24 maja wspominamy świętego Piotra Kłotuin, męczennika. Piotr urodził się w 1805 roku w Seulu w rodzinie katolickiej. Miał 16 lat, gdy zmarła jego matka. Wkrótce potem ożenił się i pracował w sklepie zielarskim u swojego starszego brata. Po pewnym czasie wyprowadził się do innej miejscowości i tam zajął się wytwarzaniem krzyży, medalików i innych przedmiotów kultu religijnego. Był ubogi, ale nigdy nie narzekał. Część swoich skromnych dochodów przeznaczał dla swojej rodziny, a część na potrzeby kościoła. Znana była jego łagodność, dobroć, uczynność, ale nie wszyscy wiedzieli, że Piotr wstawał bardzo wcześnie, jeszcze przed świtem, i do rana się modlił, a dopiero potem podejmował swoją pracę. 16 stycznia 1839 roku, w czasie prześladowania kościoła katolickiego w Korei, do jego skromnego domu wtargnęli przedstawiciele władzy nienawidzący kościół. Był aresztowany razem z żoną i małymi dziećmi. Byli jedną z pierwszych prześladowanych rodzin. Gdy tamtejszy ksiądz biskup dowiedział się o tym, pojechał do więzienia, by ich pocieszyć. Byli okrutnie torturowani. Jego żona i szwagier pod wpływem tortur wyrzekli się wiary i zostali zwolnieni z więzienia. Piotr trwał mężnie w wierze. Z więzienia pisał listy, pocieszał ich i prosił, by zmienili swoją decyzję. Jego żona, Agata I, dzięki jego prośbom i prośbom synowej, żałowała swojej decyzji i odpokutowała za nią, wracając następnie do wspólnoty kościoła. Piotr był torturowany nie tylko za to, że wierzył w Pana Boga, ale też i za to, że nie ujawnił innych katolików. Na pytania o ich nazwiska i miejsce pobytu w czasie przesłuchań odpowiadał, że nie może ujawnić innych katolików, gdyż jego religia nie pozwala innym wyrządzać krzywdy. Torturowany był nie tylko w czasie przesłuchań, ale też przez współwięźniów, tak dotkliwie, że dwukrotnie myślano, że już nie żyje. Ostatecznie Piotr zginął poprzez ścięcie po 5 miesiącach więzienia z nienawiści do wiary katolickiej 24 maja 1839 roku razem z 8 innymi katolikami. Miał wtedy 35 lat. Beatyfikowany był przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 roku wraz z grupą 70 innych męczenników, a kanonizowany wraz z grupą 102 innych męczenników koreańskich przez Jana Pawła II 6 maja 1984 roku na placu Joido w Seulu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.